Rosja ma duże takie doświadczenie w przewrotach pałacowych. Ufam, że tym razem nie ma znaczenia w jakiej to, oby szybko. Mhm. Mam nadzieję, że akolici Putina w końcu dochodzą do wniosku, że on ciągnie ich w dół. Rosjan ciągnie w dół, bo nie są w stanie wygrać tej wojny. Oni już tą wojnę przegrali. Nie mają własnego sprzętu. Armia się skompromitowała. Dowodzenie się skompromitowało rosyjskie. Kupują teraz, nie mają swoich zasobów, kupują to uzbrojenie od Iranu. Ludzie to widzą. To nie jest tak, że Rosjanie są głupim narodem. Oczywiście ten przekaz, to jest tak, jak działa tępa propaganda. 70% Rosjan, tych załóżmy normalnych ludzi, oni są przekonani, że Putin ma rację, że tam na Zachodzie to chciano, znaczy mówię o Ukrainie, że ma wejść do NATO, że tam będą stały dywizje natowskie gotowe do tego, żeby dojść do Moskwy i pozbawić ich tego, co mają. A tak naprawdę nie mają nic poza tym, czyli upadek reżimu Putina uważa pan nadal za scenariusz prawdopodobny? Nawet bardziej niż prawdopodobne. Tego się nie da obronić. To się nie obroni. Czyli reżim Putina się nie utrzyma. Żadne reżimy się nie utrzymają na dłuższą metę. I tutaj każdy niech sobie zdaje z tego sprawę, że autorytarne rządy, dyktatorskie i takie, jak robi Putin, nie utrzymają się. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej, podpułkownik Krzysztof Przepiórka, współtwórca Gromu. Dzień dobry. Dzień dobry, czołem. Niemcy oferują nam pomoc. Oferują nam baterie Patriot, oferują nam myśliwce. Niemcy jako wróg retorycznie w całym obozie władzy właściwie funkcjonują, ale kiedy chodzi o kwestie bezpieczeństwa, są traktowani jak przyjaciele i tę pomoc się przyjmuje, z wyjątkiem myśliwców, bo podobno F-16 wystarczą. Gdyby pan tak w skrócie miał ocenić całą tą sytuację związaną z relacjami polsko-niemieckimi w kontekście, rzecz jasna, pomocy wojskowej, to co by pan powiedział? Niemcy są przyjaciółmi, wrogami, czy właściwie nie wiadomo kim są? Czy są tym, kim prezes Kaczyński dostał tak zwanego zonga. O, to jest zong dla prezesa. Trochę mu wytrąć ta decyzja Niemiec o możliwości przekazania patriotów, no i eurofighterów dla polskiej armii. No trochę tutaj namieszała, bo są dwie takie narracje. Prezesa i wiceprezesa PiS-u. Mówię tutaj o ministrze Błaszczaku. Tak. On dziękuje Niemcom. No to jak w końcu? To przecież tutaj będzie niemiecka broń na naszej ziemi. Poza tym już... Ale dzisiaj minister Przydacz powiedział, że niemiecka broń to jest co innego niż niemiecki żołnierz. Okej. No to... Pomijam, że Niemcy są krajem członkowskim NATO, w związku z tym mogą stacjonować w wielu krajach. Ale... Mogą i przecież jak nie daj Boże dojdzie do sytuacji kryzysowej, że przyjmijmy hipotetyczną sytuację, że Rosjanie nas zaatakują, to będziemy prosić układ NATO o pomoc. I Niemcy również są zobowiązani do tego, że tak jak to jest w 5 artykule. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dokładnie tak. Dobrze, to teraz tak już zupełnie serio zostawiamy Prawo i Sprawiedliwość. Zajmujemy się kwestią wyłącznie polskiego bezpieczeństwa. Czy te baterie pożyczone od Niemców wystarczą, czy to jest nadal o wiele za mało? Oczywiście, że nie wystarczą. Mamy nieszczelny system bezpieczeństwa i to nie jest wina PiS-u. To wszystkie rządy tak naprawdę od 1991 roku po uzyskaniu niepodległości, no myśmy zawsze mieli tą przysłowiową ciepłą wodę w kranie. I przecież jak był ten duży kryzys, to nawet armia niemiecka była tak naprawdę gorzej, miała mniejszą liczebność, była gorzej wyposażona. Niektóre oczywiście części uzbrojenia niż armia polska. Rozbrajaliśmy się, Europa się rozbrajała, tak? No nie było zagrożenia, z Putinem się wszyscy klepali po plecach, dogadywali się. No Niemcy popełnili fatalny błąd o budowie Nord Stream 2. Nord Stream 1 również, więc wystarczyło puścić gaz
po drogach lądowych, tam gdzie te gazociągi były, ale to już pomijając. Było, minęło. Mam nadzieję, że Niemcy wyciągnęli z tego, wolno to robią, ale bardzo skutecznie. Otóż na początku stali troszeczkę w rozkroku, jak się zaczęła wojna w Ukrainie. Teraz no i politycy i niemieccy dochodzą do wniosku, że jednak to zagrożenie może być nie tylko lokalne, ale również i globalne. Tym bardziej, że Niemcy przygotowują plan, jak się okazuje, na wypadek wojny z Rosją. Być może kwestia tego, że ja się na tym nie znam, sprawiła, że ja byłam bardzo zaskoczona, kiedy przeczytałam te wszystkie komunikaty, między innymi płynące od Generalnego Inspektora Niemieckich Sił Zbrojnych. On pisze tak. Dowództwo niemieckiej armii uważa za konieczne przeprowadzenie gruntownej reformy strategii Bundeswehry, która uwzględni zagrożenie rosyjską inwazją. Niemcy mogą potencjalnie zostać zaatakowane bez ostrzeżenia, co spowodowałoby wielkie, jeśli nie krytyczne szkody. No to jest dość zaskakujące, że Niemcy obawiają się bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ale właśnie o to chodzi, że oni mówią społeczeństwu jak konkretnie jest. Jak jest. Tam nie ma owijania w bawełnę. Dość powiedzieć, i tutaj pozdrawiam, jeśli mogę, moją kuzynkę, która mieszka w Berlinie. I ona powiedziała, że są teraz zapowiadane przeprowadzane ćwiczenia ludności cywilnej na wypadek właśnie zagrożenia wojennego. I tam się robi to systemowo. U nas jakoś... Znaczy tam, u nas nie ma czegoś takiego jak obrona cywilna. No, nie ma niestety. Wojska Obrony Terytorialnej, które są... To chwalebne, że one, że te wojska istnieją, to jest dobra rzecz. Natomiast też nie możemy ich sprowadzać, tych wojsk, do roznoszenia paczek. One są do czego innego przystosowane. Ale na przykład właśnie takie ćwiczenia powinny zostać w Polsce przeprowadzone? Bezwzględnie tak. I to nie tylko dla no zacznijmy może od podstawy. Tam, gdzie puszczamy nasze dzieci. Od szkół, od obiektów użyteczności publicznej, od miejsc, gdzie ludzie pracują. Teraz wszyscy pracujemy... Czy to powinna być inicjatywa samorządów, rządu? A rządu, no przecież to rząd daje prawo do tego, żeby te rozwiązania systemowe dotyczące naszego zagrożenia i reagowanie na to zagrożenie było właściwe, tak? Jeżeli nie mamy od rządu... Jak to się nazywa? Ćwiczenia z obrony cywilnej? Czy wspomniał pan, że w Niemczech jest ten program? Z obrony cywilnej, tak? Jak reagować na zagrożenie? Tak. Wcześniej w szkołach, tak jak robi się to na przykład w szkołach w Stanach Zjednoczonych, po tych atakach, załóżmy, samotnych wilków, tam każdy uczeń, każdy nauczyciel wie, jak zareagować. Szkoły są przystosowane do tego. U nas prowadzimy tego typu szkolenia, ale to jest dla szkół, gdzie jest odważny dyrektor. On wie, że to trzeba zrobić, bo ma świadomość zagrożenia. Czemu do tej pory po tylu miesiącach wojny nikt nie wpadł u nas na pomysł, żeby nauczyć społeczeństwo, jak reagować w sytuacji zagrożenia? Ale kto ma tą decyzję podjąć? No błagam. No. Minister spraw wewnętrznych, oni się zajmują, chociaż powinien, tak? To z jego strony powinna wyjść inicjatywa do tego, żeby... napisać porządną ustawę o systemowym przygotowaniu naszego społeczeństwa do wojny tak naprawdę, do zagrożenia, które istnieje. Proszę się zaprosić tutaj kiedyś, nie wiem, nauczycieli, dyrektorów szkół i co oni wiedzą. Oni nie wiedzą nic, poza pożarem. Bo strażacy wymusili na to takie z ustawie, tak, że dzieciaczki na wypadek pożaru jest co roku, na początku roku szkolnego, organizowana ewakuacja. Wszyscy o tym wiedzą. Dzieciaki idą na boisko. 700 do 1000 osób, bo tyle się uczy w warszawskich szkołach, jest na takim boisku. Ono jest najczęściej osiatkowane. Ma dwa wyjścia. I proszę sobie wyobrazić, jak nawet jeżeli to będzie pożar, zmiana kierunku wiatru. Panika, już mieliśmy w Seulu, zobaczmy co się stało, stratowani ludzie, tak? Studenci, dwóch studentów stratowanych w Toruniu bodajże. To może zaistnieć w każdej sytuacji. My nie jesteśmy do tego przygotowani. Więc prowadzimy tego typu szkolenia, ale to nie ma systemowego rozwiązania. Wracając do kwestii Niemców, bo od tego wszystko się zaczęło, tylko poszliśmy troszkę w polską obronę cywilną, czyli... Pana zdaniem rzeczywiście jest bezpośrednie zagrożenie dla Niemców ze strony Rosji, czy to jest po prostu dmuchanie na zimne? Niemcy zawsze byli pragmatyczni, jeżeli chodzi o swoje bezpieczeństwo.
I oni reagują kilka kroków wcześniej. No musimy być kilka kroków wcześniej przed tym draniem Putinem, tak? Czyli to nie jest tak, że reagujemy wtedy, kiedy już się coś zadzieje, tylko zawsze musimy dopasowywać ten cały proces decyzyjny do tego, co może zaistnieć. I już mamy wtedy gotowe algorytmy postępowania. Łatwiej nam, pozostaje nam więcej czasu na ocenę sytuacji, jakby się coś zadziało, i możemy szybciej reagować. A jeżeli nie będzie, to będzie taki jeden wielki chaos. A jeśli chodzi o reakcję na to, co wydarzyło się dokładnie tydzień temu w Przewodowie, jak pan ocenia wszystko wokół tej sytuacji? Czyli mam na myśli reakcję władz, postępowanie później, oczywiście na tyle, na ile wiemy, na miejscu, relacje ze stroną ukraińską. Wiemy, że oni domagali się, aby móc uczestniczyć w pracach nad wyjaśnianiem tej tragedii. Prokuratura dzisiaj polska mówi nie, nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Do Ukraińców, do śledztwa nie dopuścimy. No, nie wiem, czym to jest spowodowane. Przepisami podobno, tak twierdzą, tak twierdzi prokuratura. Już nasi włodarze tyle razy zmieniali przepisy pod swoje działanie, że tutaj... Nie ma takiej prawnej możliwości i byłoby to wbrew procedurom, nie mówiąc o interesie śledztwa, w którym badane są wszystkie możliwe wersje, w tym i ta, że mogła spaść rakieta obrony przeciwlotniczej Ukrainy. Ale to, takie ale są to, nieoficjalne na razie tłumaczenia prokuratury. Praktycznie jest to udowodnione, bo i przekazy z Ałaksa były takie, że to w 90% jest to rakieta ukraińska. Zresztą, szanowni państwo, szanowna pani redaktor, to chodzi o to, że te rakiety S-300 to jest konstrukcja z przełomu lat 70. i 80. No radziecka jeszcze. To jest radziecka i ta kultura obsługi, bo sprzęt może być stary, natomiast musi być obsłużony dokładnie, czyli konserwacja i tak dalej. Tam nie ma takiej kultury obsługi sprzętu, jak to jest w armiach zachodnich. I zawsze istnieje takie prawdopodobieństwo. Zresztą nie tylko w tej wojnie, ale przecież i w Pustynnej Burzy też Amerykanie walnęli w Brytyjczyków, zginęło ponad 20 Brytyjczyków. To jest friendly fire, tak? I może się takie coś zdarzyć. Szczególnie, że Rosjanie ładują bardzo blisko naszej granicy. I gdzieś te rakiety mogą... Czyli właściwie to jest cud, że to się wydarzyło dopiero teraz. Tak, można tak powiedzieć, Tak, to jest, że to się zdarzyło. Zresztą nie wiem, czy pani sobie przypomina nasze poprzednie spotkanie. Ja byłem przekonany, że kiedyś coś takiego nastąpi, tak, że będzie takie testowanie piątego artykułu. Skończyło się na czwartym, nie do końca, bo tam te konsultacje oczywiście są, ale poza tym czwartym. No dobrze, ale uważa pan, że my musimy się w tej chwili spodziewać nasilonych tego typu prowokacji ze strony Rosji? Prowokacji mam na myśli atakowanie obiektów czy infrastruktury krytycznej czy cywilnych przy granicy z Polską, czy jednak Rosja dość jednoznaczną reakcją na to się, no może wystraszyła, za dużo powiedziane, ale zrobi krok wstecz, żeby no, nie budzić niedźwiedzia z zimowego snu. Rosjanie nie zrobią kroku wstecz, natomiast pewno mogą być bardziej ostrożni, bo nie spodziewali się takiego odzewu państw zachodnich, tak? Bo i Pentagon, i NATO, i Stoltenberg mówili o tym jednoznacznie, tak? My zbadamy tą sprawę do spodu. Do spodu, żeby nikt nie miał wątpliwości. No, ważny był sygnał również dla Putina, że to Rosja jest za to odpowiedzialna. I tyle. I teraz no, Ukraińcy przez cały proces, bo wróćmy do tego troszeczkę, bo to jest ważne, to śledztwo naszej prokuratury i wezwanie strony ukraińskiej, żeby ich włączyć do tego śledztwa, tak? A przynajmniej żeby dać jakichś obserwatorów. Z tego co wiem, to obserwatorzy mogą być w tym. Otóż Ukraińcy przez całą tą walkę mieli znakomitą komunikację i na zewnątrz, i wewnątrz na własny użytek. Myślę, że ten atak, ta nieszczęsna rakieta, gdzie zginęło dwóch naszych rodaków, ich narracja była
bardzo taka zero-jedynkowa i błędna moim zdaniem, bo oni sobie zamknęli furtkę. Tak. I prezydent Załęcki powiedział, że to na pewno była rosyjska, oni mają na to dowody i tak dalej. No to połóżcie te dowody, tak? Więc o to chodzi. I oni tutaj popełnili fatalny błąd. Teraz próbują to odkręcić i dobrze, tak? Że okej, no my oczywiście nie zamykamy się, chcemy uczestniczyć w tym. I dziwię się, że strona polska nie chce włączyć. Że pan, to trochę takie no, historyczne i polityczne zaszłości, ale to wszystko łączy się, jeżeli chodzi o tę współpracę, także w kwestii wojny między Polską a Ukrainą. Słyszał pan, że wiceministrem spraw zagranicznych został pan Melnyk, który może, zastanawiam się, jak to delikatnie określić, usprawiedliwe kwestie związane z Wołyniem, z Banderą i szeregiem tych wszystkich zaszłości, które targają wspólną historią Polaków i Ukraińców. Czy to pana zdaniem jest błąd, że w obecnej sytuacji wiceministrem spraw zagranicznych mianuje się właśnie taką osobę? Nie można odpowiadać zero-jedynkowo za wszystko, bo każda taka... Wiadomo, jak my jesteśmy wrażliwi, Polacy, tak, na sprawę Wołynia. I myślę, że prezydent Załęcki, no tutaj... Jest to błąd dla mnie, tak? No nie wolno zadrażniać, szczególnie że ta nominacja nastąpiła tuż po tym nieszczęsnym incydencie na granicy z Ukrainą. To teraz trochę o tym, co dzieje się w Rosji. Wczoraj moim gościem był były ambasador Polski w Ukrainie, który zwrócił uwagę na to, że my oczywiście niewiele wiemy, co się dzieje na Kremlu, ale że w Rosji dochodzi do szeregu różnych jakichś bardzo tajemniczych zdarzeń, typu wybuchy w metrze, trzy ostatnio, gdzieś tam przy jakimś gazociągu pod Sankt Petersburgiem, i że to wszystko może świadczyć o tym, że może przewrót za dużo powiedziane, ale że do głosu w Rosji zaczynają dochodzić ludzie, którzy się sprzeciwiają Putinowi i tego typu prowokacje czynią. Czy to jest po raz kolejny z pana perspektywy jako praktyka zbyt optymistyczny scenariusz i nasze myślenie życzeniowe, czy rzeczywiście coś powoli tam zaczyna się łamać? Pamięta pani nasze kilka spotkań wcześniej, że Rosja, powiedziałem, że Rosja ma duże takie doświadczenie w przewrotach pałacowych. Ufam, że tym razem nie ma znaczenia, w jakiej to, oby szybko. Mam nadzieję, że akolici Putina w końcu dochodzą do wniosku, że on ciągnie ich w dół. Rosjan ciągnie w dół, bo nie są w stanie wygrać tej wojny. Oni już tą wojnę przegrali. Nie mają własnego sprzętu. Armia się skompromitowała. Dowodzenie się skompromitowało rosyjskie. Kupują teraz, nie mają swoich zasobów, kupują to uzbrojenie od Iranu. Ludzie to widzą. To nie jest tak, że Rosjanie są głupim narodem. Oczywiście ten przekaz, to jest tak, jak działa tępa propaganda. 70% Rosjan, tych załóżmy normalnych ludzi, oni są przekonani, że Putin ma rację, że tam na Zachodzie to... mówię o Ukrainie, że ma wejść do NATO, że tam będą stały dywizje natowskie gotowe do tego, żeby dojść do Moskwy i pozbawić ich tego, co mają. A tak naprawdę nie mają nic poza tym, że... upadek reżimu Putina uważa pan nadal za scenariusz prawdopodobny? Nawet bardziej niż prawdopodobny. Tego się nie da obronić. To się nie obroni. Czyli reżim Putina się nie utrzyma. Żadne reżimy się nie utrzymają na dłuższą metę. I tutaj każdy niech sobie zdaje z tego sprawę, że autorytarne rządy, dyktatorskie i takie, jak robi Putin, nie utrzymają się. To zaczęliśmy od obrony przeciwrakietowej, tej powietrznej, i na niej chciałabym, żebyśmy skończyli, bo była ostatnio podjęta kilka dobrych tygodni temu, także dość kontrowersyjna decyzja polskiego rządu w sprawie nieprzyłączania się do tego wspólnego europejskiego projektu budowy jednej tarczy antyrakietowej. Minister Błaszczak tłumaczył, że my jesteśmy w znacznie bardziej zaawansowanych pracach i sprzętowo, i mentalnie, i merytorycznie z Wielką Brytanią, i dlatego też nie będziemy przystępować do tego wspólnego europejskiego
projektu, tylko na przykład Wielkiej Brytanii nie przeszkadzało to przystąpić i kontynuować dwie takie realizacje, nazwę to w cudzysłowie, naraz. Czy pan uważa, że to była wytłumaczalna i zrozumiała decyzja polskiego rządu, czy ona była absolutnie błędna? W jedności siła. W jedności jest siła i tam, gdzie jesteśmy sami, a tak naprawdę to jesteśmy sami. Na to zdaję sobie sprawę. To jest w interesie NATO, żeby na naszych granicach w Polsce trzymać swoje wojska i system obrony przeciwrakietowej czy przeciwlotniczej. I to nie chodzi tylko o obronę Polaków. NATO ma swoje interesy dla całości Europy, dla całości członków NATO, Unii Europejskiej. I myślę, że nasi jakoś nie zdają sobie z tego sprawy. Otóż przekaz dla ludzi jest taki. Tak, oni chcą nas bronić. My nie potrzebujemy niczego. Wystarczy jakbyśmy mieli tutaj Amerykanów na swoim terytorium. Otóż nie, tak nie będzie. Nigdy tak nie będzie. Tak? Amerykanie dotąd będą, dopóki będzie zagrożenie ze strony rosyjskiej. Ale to nie chodzi tylko o Polaków. To jeszcze raz powtarzam bardzo wyraźnie. To chodzi o całe NATO. To samo jest czy u Bałtów, czy Rumunia i Słowacja. Te kraje, które graniczą które są wschodnią flanką NATO. I tak będzie przez cały czas. Natomiast nasi, dla swoich wyborców, my jesteśmy tacy silni, że nie potrzebujemy niczego, wystarczy, żeby tutaj byli Brytyjczycy. Ale podobno bezpieczeństwo polskiego nieba ma zostać zawierzone Matce Boskiej na jasnym. No to już pojechała przecież tam dowódcy, kochany, mnie to ręce opadają. Dlaczego? Przepraszam, bo ja się uśmiecham, to w ogóle nie jest śmieszne. No jedzie, to nie jest śmieszne, to jest dowódcy, kochani, 13. Brygady, wy się weźcie za dowodzenie, za szkolenie żołnierzy, a hetmankę żołnierza, mówię o Matce Boskiej, zostawcie w spokoju. Ona już od Polaków ma tyle zadań, a to zawierzenie kopalni i elektrowni Turów, a to deszcz, a to inne rzeczy. Zostawcie ją w spokoju. Dobrze, tylko my jedziemy zawierzać bezpieczeństwo polskiego nieba na Jasną Górę, panie pułkowniku. I oczywiście większość internetu będzie... No ma przepraszam teraz, za poteczność, tak? Chciałam powiedzieć, że robi sobie z tego jaja, no ale jedno i drugie jakby znaczy to samo. Tylko odłóżmy to na bok i zastanówmy się jakby tak naprawdę, o czym to świadczy. No to świadczy o tym, żeby za wszelką cenę, takie jest moja opinia jako żołnierza, za wszelką cenę chcemy się przypodobać politykom. I tutaj się zrobiła taka, i to jest, trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, otóż nasi generałowie oddali dowodzenie politykom. Polityk ma zapewnić narzędzia do walki dla żołnierza, ma nie dopuścić do tego różnymi metodami politycznymi, dyplomatycznymi, żeby żaden agresor tutaj na nas nie napadł. A żołnierzom na wypadek wojny dać możliwość dobrego szkolenia, dobrego sprzętu. To jest rola polityków. A generałowie nasi, a rolą generałów jest dowodzenie armią. Jeżeli ja dostaję zadanie do wykonania, jakieś zadanie, to ja muszę mieć do tego siły i środki. To ja decyduję o polityce kadrowej w moim oddziale czy pododdziale, a nie polityk. Natomiast u nas się troszeczkę to odwróciło. No, były duże zmiany na szczytach armii od czasów przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, więc może niektórzy zostali tym, kim dzisiaj są, właśnie dzięki temu, że przysięgli wierność, no trochę się, oddańczość. Trochę się stopnie, mówię o generałach, zdewaluowały. Ten stopień się zdewaluował, bo oczywiście mamy znakomity gran, żeby była jasność, czy to nie dotyczy wszystkich, ale są właśnie tego typu ludzie, gdzie za wszelką cenę próbują się przypodobać. Przypodobaniem nie będziesz wygrywał bitwy. I jeszcze takie jedno przesłanie jest... Bo cały czas mówimy o tym patriotyzmie. Gęby pełne frazesów o patriotyzmie, o tym, że mamy umierać za ojczyznę, że żołnierz jest powinien być przygotowany do tego, żeby umrzeć za ojczyznę. Otóż, szanowni politycy, nie żołnierz polski ma umierać za ojczyznę. Ma zmusić drani, których nas napadają, żeby umierali za swoją. To jest z generała Pattona. Do tej pory jest aktualne.
I myślę, że to chyba powinno wybrzmieć już po prostu na koniec, bo bardzo są to mocne słowa, które powinny wielu dać do myślenia, tylko mam wątpliwości niestety, czy dadzą. No ale trzymajmy za to kciuki. Myślę, że każdy, jeżeli będzie w ten sposób myślał i artykułował swoje myśli w taki sposób, woda drąży skałę. Oby tak właśnie było. Panie pułkowniku, zmieniamy na chwilę, na sam koniec, nastrój. Taka rzeczywistość. Da się pan przenieść do Kataru na chwilę? Czy bojkotuje pan w związku z nim człowieka mundial? Nie, to jest rozdzielmy. Tak, to są od tego... Ach, nie wiem, ja się biję z myślami, powiem panu. Dobrze, ale już o tym teraz nie będziemy rozmawiać. Bardziej chciałam pana namówić na typowanie wyniku meczu dzisiaj Polska-Niemcy. Meksyk. Pan mówi, ci Niemcy mi utkwili w pamięci dzisiaj. Polska-Meksyk. Aż się chłopcy w reżyserce roześmiali. No. Bo bilans mamy tyle samo remisów, tyle samo przegranych, tyle samo zwycięstw. Tylko bilans bramkowy. Meksyk. Jestem patriotą, wierzę w polską drużynę, zwyciężymy. No to tak, zwyciężymy. Będzie to 2-0 i... Optymista. A jak będzie na moje, pani redaktor, to co to będzie? No nie wiem, to mi kaktus tu wyrośnie. Okej. Przygotujcie się w reżyserce do ścinania kaktusa, pani redaktor. Nie, no ja też oczywiście bardzo mocno trzymam kciuki. Okej, no ale 2-0, tak? Rozumiem. Tak, 2-0 dla drużyny polskiej. No dobrze. Oby tak się stało. Trzymajmy za to kciuki. Jutro na pewno dwa słowa po meczu w Ekspresie Biedrzyckiej się pojawi. Podpułkownik Krzysztof Przepiórka, jak zwykle bardzo dziękuję za wizytę u nas i państwu również dziękujemy za liczną obecność. Oczywiście wracamy jutro o godzinie 9. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Kłaniamy się bardzo nisko. Do jutra. Spokojnego dnia.